Gdy patrzę po mojej rodzinie, bliższej, dalszej, to parę osób ma bardzo ciekawe zajęcie, szczególnie ciekawe zajęcie. Jeden z moich kuzynów mieszka w Rzymie, w mieszkaniu z widokiem na Watykan. Jest dziennikarzem, często bywa w Watykanie czy w innych ważnych miejscach, gdzie przyjeżdżają ważni ludzie ze świata. Jest dziennikarzem, czyli ma taką misję chronić świat przed bezkarnością polityków. Pomaga, by ludzie za coś odpowiedzialni czuli się odpowiedzialni. Piękne zajęcie. Inny mój kuzyn jest oceanografem. Jak był chłopcem, to wszyscy się martwili, jak sobie w życiu poradzi, a on został oceanografem pracującym w Instytucie Morskim w Stanach Zjednoczonych, pływa na statkach badawczych, chroni planetę. Piękne zajęcie. A więc są profesje, które szczególnie chronią świat, chronią ludzi przed tym, co dla nich niekorzystne, ale jest coś, przed czym ludzie szczególnie potrzebują ochrony, co jednak często bywa niedoceniane. I to właśnie możemy zobaczyć w kolejnym odcinku Listu do Rzymian, już trzeci rozdział. Przeczytajmy pierwszą część. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Gdy wczytujemy się w te słowa, im bardziej się w nie wczytujemy, rośnie napięcie, świadomość zagrożenia. Co to za zagrożenie? W wersie 23 czytamy, że ludzie są pozbawieni chwały Bożej. Za tym stwierdzeniem stoi niemały problem, fakt oddzielenia człowieka od Boga. Tu jest Bóg, Jego chwała, a tu jest człowiek tego pozbawiony. Przepaść między człowiekiem i Bogiem. Czy widzimy to napięcie, jakie za tym stoi? Gdy o tej przepaści między Bogiem i człowiekiem mówi z kolei Jan, apostoł, w Ewangelii Jana 3,16, zobaczmy, co mówi. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zwróćmy uwagę na słowo zginął. Tu nie jest napisane, aby nie był nieszczęśliwy człowiek, aby nie był niespełniony, aby nie zginął. Tragiczny los człowieka czeka z dala od Boga. Coś na miarę utraty życia, tak jakby ktoś właśnie zginął. Ale dramat jest jeszcze większy. Wróćmy do naszego głównego tekstu i wers 23 zaczyna się słowem wszyscy. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Ta tragiczna sytuacja dotyczy wszystkich ludzi. I jest jak zmierzanie ku przepaści. Zobaczmy, jak plastycznie opisuje sytuację każdego człowieka Izajasz, prorok Izajasz w 5 rozdziale swojej księgi. Pisze on: tak, Szeol rozszerzył swą gardziel, rozwarł swą paszczę nadmiernie, wpada doń tłum miasta wspaniały i wyjący z uciechy. Sytuacja jest taka, jakby cały tłum ludzi
pędził w stronę przepaści. Jednak to jeszcze nie koniec napięcia, które tutaj jest, bo no, wielu ludzi jest świadomych problemu, świadomych zagrożenia, które wisi nad ludźmi. Ale rozwiązania, jakie się podaje, czy są skuteczne? Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są na drodze ku przepaści. Jakie jest prawdziwe rozwiązanie? Skuteczny ratunek? Wers 24. Dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski. To znaczy nie przez uczynki. Tymczasem rozwiązanie tej tragicznej sytuacji człowieka, które jest powszechnie uznawane, z jakichś powodów jest zupełnie inne i polega na właśnie spełnianiu dobrych uczynków. Trzeba spełniać dobre uczynki, a więc te rozwiązania, do których ludzie są przekonani, są jednak całkowicie chybione. Totalne zagrożenie, a sposób na ratunek całkowicie chybiony, który będzie skutkował zagładą wielu ludzi. I to jest ten obraz sytuacji człowieka, bardzo plastyczny. Cały tłum, ludzie pędzący ku przepaści. Skoro takie jest napięcie, to co jest potrzebne, żeby temu przeciwdziałać? Jakie zajęcie byłoby przydatne w tej sytuacji? Ostrzeganie przed zagrożeniem. Specjalista od ostrzegania. Skoro szukamy jakiegoś najciekawszego zawodu, jaki istnieje, taki zawód istnieje. W ciągu paru sekund odnalazłem w internecie ofertę pracy w takim charakterze. W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, specjalista do spraw analiz. Naszą misją jest informowanie społeczeństwa, ostrzeganie, czytamy w tej ofercie pracy. Niestety na część wymagań się nie załapuje, co do wykształcenia, jakaś geohydrologia, współpraca z satelitami, języki programowania. Musiałbym nieco nadrobić, ale niektóre są pocieszające. Zdolność przestrzennego i logicznego myślenia, umiejętność pracy pod presją czasu, trochę potrafię. Umiejętność pracy koncepcyjnej, metodycznej. Łatwość budowania relacji, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, bardzo wysokie wymagania dla tej niezwykle odpowiedzialnej pracy, ostrzeganie przed niebezpieczeństwami. Motyw jest znany z wielu filmów, prawda? Gdzie jest jakieś zagrożenie i są ludzie wyznaczeni do tego, żeby ostrzegać, ale bardzo często pokazywany jest opór ze strony otoczenia. Na przykład film Szczęki, tak, z 75 roku, stary. Ostrzeżenie przed rekinem ludojadem było bardzo nie na rękę lokalnej przedsiębiorczości i zostało zignorowane. Główny bohater, oficer policji, Chief Brody, do dzisiaj pamiętam, musiał zmierzyć się z oporem lokalnej społeczności. Zginęło trochę ludzi. Właśnie, być specjalistą od sytuacji kryzysowych, od ostrzegania ludzi. Takie zajęcie bardzo pasowałoby do sytuacji, o której czytamy w liście do Rzymian, w duchowej dziedzinie. Paweł Apostoł, autor listu do Rzymian, jest takim specjalistą od ostrzegania. A sytuacja, jaka powstała i w zasadzie utrzymuje się do dzisiaj, jest szczególnie dramatyczna. To tak jakby na filmie Szczęki
decydenci cały czas nie wierzyli w rekina, który pochłaniałby kolejne zastępy ludzi. No bo co przeciętny człowiek w naszym kraju o tym sobie myśli? O tej sytuacji opisanej w naszym fragmencie, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Przeciętny człowiek przyjmuje potoczne podejście, tak, problem istnieje, grzech, jego skutki, oddzielenie od Boga, potępienie, ale jest na to sposób, dobre uczynki. Wśród nich parę rytuałów. Jak stać się wystarczająco sprawiedliwym w oczach Boga? Odpowiednia ilość dobrych postanowień, dobrych uczynków powinna załatwić sprawę. Jednak poprzedni fragment, który poznawaliśmy 3 tygodnie temu, kończył się takim oto zdaniem. Popatrzmy. 20 wers z tego 3 rozdziału listu do Rzymian. Z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach. Specjalista od zagrożeń, święty Paweł, ostrzega, problem grzechu jest takiej natury, że nie da się go rozwiązać w taki sposób, przez dobre uczynki, przez dobre postanowienia. Jeżeli człowiek myśli, aha, jest przeszkoda, jest mój grzech, no to muszę się poprawić. Takie rozwiązanie nie sięga problemu. To tak jakby było zagrożenie huraganem, trąbą powietrzną i ktoś pomyślał, o, muszę pozamykać okna. Nie pomoże nawet zabicie ich deskami. Rozwiązanie nie pasuje do problemu. W podobny sposób przez dobre postanowienia, dobre czyny nie da się rozwiązać problemu grzechu dzielącego od Boga. Jest to problem zbyt poważny i głęboki. Co byśmy pomyśleli o mieszkańcach wioski, może taki przykład, którzy odpowiadają na wezwanie, że trzeba się ewakuować, bo idzie ogromna rwąca fala powodzi, zabiera całe budynki. No jednak decydują, że zostają pilnować dobytku. A w razie, gdyby było naprawdę tragicznie, to mają przygotowane miednice, do których wsiądą i się ewakuują. Co byśmy pomyśleli? Popatrzylibyśmy na nich jak na zupełnych wariatów. Ale to jest dokładna ilustracja starań człowieka, by osiągnąć zbawienie przez dobre uczynki. Taka próba zawsze kończy się w jeden sposób. Zgubą, zagładą. Specjalista od ostrzeżeń, święty Paweł, mówi, że sposób na ratunek jest inny i opisany jest w wersie 24. Jeszcze raz popatrzmy. A dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jaka jest skuteczna droga ratunku? Jest niezależna od prawa, czyli dobrych czynów człowieka. Jest to droga zupełnie inna przez wiarę w Jezusa. Człowiek, żeby uratować się od tej wiecznej zguby, potrzebuje przenieść swoje zaufanie z siebie samego, z tego, co może zrobić, na Chrystusa, że On uratuje. Powracając do rwącego nurtu powodzi, pochłaniającego wszystko, co spotka na drodze, nie wsiadaj do miski. Leci po ciebie helikopter, możesz wsiąść do spuszczonego kosza i znaleźć się w bezpiecznym miejscu. W podobny sposób człowiek nie może pokonać przepaści dzielącej go od Boga o własnych siłach, ale może dać się tam przenieść przez Jezusa.
I tak i tylko w ten sposób człowiek otrzymuje zbawienie od Boga. Gdy przeniesie swoje zaufanie ze swoich wysiłków na Chrystusa, który jest Zbawicielem, ratownikiem. Zresztą w języku niemieckim to jest to samo słowo. Die Retter, ratownik, Zbawiciel. Rwący nurt to zbyt wielki problem, by pokonać go wpław. Podobnie problem grzechu jest zbyt wielki, byśmy mogli go pokonać o własnych siłach. Potrzebujemy tego, co zrobił Chrystus. I ten dzisiejszy fragment listu do Rzymian, który poznajemy, pokazuje precyzyjnie, co zrobił Jezus, aby rozwiązać problem naszego grzechu. Co zrobił? Wers 24. Dokonał odkupienia. O jakiej przeszkodzie, o jakiej trudności świadczy to słowo odkupienie? Skoro potrzebne jest odkupienie, to przeszkodą jest nasz dług, nasza wina wobec Boga. Ta nasza wina jest jak wielka suma pieniędzy, której nie mamy szans spłacić. Bóg jest sprawiedliwy, nie może nie być sprawiedliwy, nie może przymknąć oka na naszą winę. To w zasadzie nasze winy wykopały przepaść między nami a Bogiem i potrzebne jest aktualne, autentyczne odkupienie. Ktoś musi zapłacić. Ile? Ile jestem dłużny za moje grzechy? Za moje życie w buncie wobec Boga? Widać to po zapłacie, która była potrzebna, którą uiścił Jezus, a tą zapłatą jest śmierć. Kara śmierci, którą Chrystus wziął na siebie. A człowiek chciałby rozwiązać te problemy przez swoje dobre czyny. To tak jakby ktoś skazany na karę śmierci powiedział, ale ja się poprawię, będę już dobrym człowiekiem. No, ktoś nie ma pojęcia w ogóle o swojej sytuacji. Co zrobił Jezus, by rozwiązać problem mojej winy? Poniósł śmierć. Wziął na siebie karę śmierci. Tyle to kosztowało. Tyle trzeba za to zapłacić. I dlatego Paweł, którego tutaj przyrównujemy dzisiaj do takiego specjalisty do ostrzeżeń, informuje, że liczenie na własne uczynki to jest pewna zguba, bo takie rozwiązanie w ogóle nie sięga problemu. Ktoś musi zapłacić, ktoś musi ponieść śmierć. I dlatego człowiek, każdy człowiek, który chce być uratowany z tej przepaści oddzielającej go od Boga, potrzebuje pojąć, ważne jest, by do niego dotarło, w jakim jest położeniu i co go czeka. I tu jest rola tych, którzy sami to już zrozumieli, skorzystali z ostrzeżenia. Bóg zaprasza ich, aby taką rolę spełniali wobec innych. Potrzebni są w społeczeństwie różni ostrzegacze, różni specjaliści, którzy ostrzegają przed kataklizmami, klęskami, również przed jakimiś złymi społecznymi zjawiskami, tendencjami. Ale czyż niepotrzebni są też tacy jak święty Paweł, który ostrzega o tym, co nas czeka trochę dalej niż doczesność, niż tu i teraz. Chociaż trzeba powiedzieć, że ta rola ostrzegającego jest czasami bardzo niewdzięczna, bo często ogólny interes jest inny. Można dostać łatkę alarmisty,
defetysty. A też zdarza się, że ci, którzy powinni ostrzegać przed rzeczywistym zagrożeniem, taka jest ich tytularna rola, sami nie mają ostrości spojrzenia, zdolności oceny sytuacji. To tak jakby w czasie wielkiej powodzi mieszkańcy mówili, no nie będziemy się ewakuować, przygotujemy miednice i się w nich uratujemy. Na to sztab kryzysowy odpowiada, no dobrze, dobrze, my też przygotowaliśmy nasze miednice. Podobnie w duchowej dziedzinie życia rola tych ostrzegających nigdy nie była łatwa. Gdy dobrze spełniają swoją funkcję, są często obrzydzani, posądzani o bycie wariatami, defetystami, no trochę jak starotestamentowi prorocy, no niepatriotami i tak dalej. Bo jak trudno jest człowiekowi pojąć, w jakim naprawdę jest położeniu. Skąd się bierze ten opór? Dlaczego ludzie się tym nie przejmują? Człowiek woli jednak wierzyć w coś innego, co dzisiaj jest wygodne. Człowieka interesuje aktualne przeżycie, jakaś euforia, jakiej może doznać. I dzieje się dokładnie tak, jak to opisuje Izajasz w tym 5 rozdziale. W tym obrazie, jeszcze raz na niego popatrzmy. Tak Szeol rozszerzył swą gardziel, rozwarł swą paszczę nadmiernie, wpada doń tłum miasta wspaniały i wyjący z uciechy. Ta aktualna uciecha jest dla człowieka najwyższą wartością, aktualne doznania. Dobrą ilustracją problemu jest kryzys gospodarczy, jaki dotknął świat w 2008 roku. Wziął się on ze zbyt łatwej dostępności złych kredytów, złych, czyli opartych na zmiennej stopie procentowej. Świat ogarnęła w tamtym czasie euforia nabywania nieruchomości, na które ludzi nie było stać. Nie na swoje potrzeby, ale z chciwości. Jeden dom, a dlaczego nie trzy? A ci, którzy mieli stać na straży bezpieczeństwa, zadłużania się, masowo lekceważyli to zagrożenie, nie dbając o prawdziwe zabezpieczenia, kuszeni dużymi prowizjami, udzielali kredytów, gdzie popadło. Zdarzało się, że ktoś brał kredyt nawet na swojego psa, aż system się zawalił i całe osiedla opuszczonych domów, ludzie potracili dorobek życia, bo instytucje, które miały stać na straży, też ogarnęła chciwość. Ale ciekawą rzeczą jest, takim historycznym faktem, że byli analitycy, specjaliści od ostrzegania, którzy ostrzegali, ale byli jak głos wołającego na puszczy. To tylko pieniądze. Tutaj na naszych oczach rozgrywa się inny dramat, o wiele poważniejszy. Bóg zapowiada, że ludzie są na ścieżce zagłady. Ale można się uratować. Jest sposób. Jednak nikt nie słucha albo niewielu. Dlaczego? Oto jak zdiagnozował to święty Piotr w swoim pierwszym wystąpieniu w Jerozolimie po zesłaniu Ducha Świętego. Zobaczmy Dzieje Apostolskie 2. Mówi w ten sposób. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Dlaczego człowiek nie chce słuchać o swoich zagrożeniach? Jaka jest podstawowa przyczyna? Ponieważ jest przewrotny. W jego naturze jest przewrotność.
Jest to niewygodne tu i teraz dla ścieżki pożądliwości, tej aktualnej uciechy, tych chwil przyjemności, których można doznać, i człowiek wybiera przewrotność. Pamiętamy, jak skwitowali tamte wydarzenia, ewidentne działanie Ducha Świętego w Dniu Zielonych Świąt, kiedy Piotr przemawiał, jak ludzie skwitowali to całe wydarzenie, co powiedzieli? Drwili, młodym winem się popili, tak? Jednak tamtego dnia, jak podają nam Dzieje Apostolskie, poszło za tymi ostrzeżeniami, za tymi słowami Piotra, ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia, 3000 ludzi tamtego dnia. I warto było wiernie wypełniać tą rolę ostrzegającego, można powiedzieć, specjalisty od ostrzeżeń w dziedzinie ducha. Jak się więc uratować? Teraz, dzisiaj. Bóg mówi, każdy człowiek jest na ścieżce zagłady. Pędzi razem z tłumem do przepaści. Ale jak można się uratować? Trzeba uznać, tak posługując się językiem finansów, że to, na co do tej pory liczyłem, swoje dobre uczynki, to, co ja robię, jakieś religijne sprawy, to są śmieciowe obligacje, które wkrótce nic nie będą warte, które będą warte zero, kiedy staniemy u bram nieba. Trzeba zawczasu się o to zatroszczyć. Zaufać Chrystusowi, który zapłacił nasz dług. W tym celu oddał swoje życie. Jednak nasz dług do zapłacenia to nie jedyny problem na naszej drodze do Boga. Przeczytajmy jeszcze jedno zdanie, które jest trochę dalej niż to, co czytaliśmy wcześniej. Rzymian 3 rozdział, wers 25. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Druga rzecz, której dokonał Jezus, aby nas ratować, oprócz odkupienia, zapłacenia naszego długu, to przebłaganie. O jakim problemie, który mamy, świadczy konieczność, potrzeba przebłagania? Przebłaganie czego? Co się właśnie jak ten czasownik brzmi, przebłaguje, czy... Gniew. Jest to problem gniewu Boga. Gniew Boga. Gniew Boga. Odkrywanie prawdy o rzeczywistości, o naszej realnej sytuacji nie polega na wybieraniu czegoś, co nam pasuje. Polega na odkrywaniu tego, co Boże Słowo, co Bóg nam mówi przez Słowo, niezależnie od tego, czy to nam pasuje, czy nie. Bóg reaguje zawsze gniewem na bunt człowieka. I na kartach Biblii co chwila jest o gniewie Boga, czyli jego oburzeniu na przejawy lekceważenia ze strony człowieka. Bóg coś ustanowił, a człowiek ma to w nosie, lekceważy. Bóg zawsze reaguje gniewem. Jego gniew jest tak autentyczny, jak gniew rodziców, gdy dziecko im gra na nosie, gdy ich lekceważy. I jest to wielki problem do rozwiązania między nami a Bogiem. Scena z innego katastroficznego filmu. Sejsmolog ostrzega przed wybuchem wulkanu. Mówi, że ludzie są w zagrożeniu i trzeba się ewakuować. Oczywiście sytuacja się powtarza. Miejscowi przedsiębiorcy z merem na czele
bardzo im to nie na rękę. I co się dzieje? Ten sejsmolog jest oczywiście pijakiem, opił się młodym winem. W pierwszej klasie ugryzł koledze kanapkę, a potem się poszturchali, więc toczy się wobec niego parę postępowań, a jedną z koleżanek pociągnął za włosy, a więc jak taki straszny człowiek w ogóle może się wypowiadać? No i tak to właśnie bywa, że jak ktoś ostrzega, a innym jest to nie na rękę, to on już jest strasznym człowiekiem. Jednak wulkan wybuchł i pochłonął całe miasto. Człowiek, każdy, potrzebuje zrozumieć, w jakiej jest sytuacji. Gniew Boga jest autentyczny. Może ci, co o tym mówią, nie są takimi potworami, jak są przedstawiani. Przesadziłem? A jak byli nazywani chrześcijanie w Rzymie za czasów Nerona, którzy zachęcali do pojednania z Bogiem, którzy ostrzegali przed gniewem Boga? O co ich oskarżono? O to, że jedzą dzieci. Jak widzimy, to czasami prawdziwa wojna ideologiczna, w której określenie sekta należy do najłagodniejszych. Ciekawy byłby jakiś film na ten temat, coś odpowiednik szczęk, jak to się odbywa, kiedy ci, których Bóg gdzieś zachęca do tego, żeby ostrzegać, ci, którzy sami skorzystali z ostrzeżeń, jak następuje konfrontacja ze światem. Ale też możemy powiedzieć, że Bóg nakręcił taki film, w cudzysłowie, mianowicie zapewnił coś w historii świata, coś, co jest raczej znane wszystkim mieszkańcom Ziemi, co jest ilustracją, wspaniałą ilustracją. Są to zdarzenia z udziałem Noego, z potopem. O Noem jest powiedziane, że ogłaszał Bożą sprawiedliwość, gdy budował arkę, uświadamiał ludziom, czym skończy się ich lekceważenie Boga, że Bóg to jednak też gniew. Jak ludzie reagowali na jego ostrzeżenia o Bożym gniewie? Pięknie opisuje to sam Jezus w Ewangelii Mateusza 24, popatrzmy. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gniew Boży jest autentyczny. I nie chodzi o to, co nam się wydaje, co jest humanitarne, o czym wypada mówić, ale o to, co Bóg nam objawił. Gniew Boga jest autentyczny i trzeba się przed nim ratować, bo inaczej czeka nas wieczność bez Boga, z dala od Boga. Trzeba się ratować, choćby ludzie rysowali nam kółka na czole. Zawsze tak było i zawsze nie mieli racji. W jaki więc sposób my ratujemy się przed gniewem Boga? Wers 25, nasz główny tekst, jeszcze raz. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Jak Jezus może nas uratować przed gniewem Boga? Mocą Jego krwi. Jezus, gdy umierał na krzyżu, właśnie uśmierzył gniew Boga. Odwrócił gniew Boga od nas, kierując go na samego siebie. Takim obrazem może być lew, który
idzie na twoje dziecko, a ty tam klaszczesz, skaczesz i bierzesz ten impet na siebie. Jezus, gdy umierał na krzyżu, uśmierzył gniew Boga, odwrócił ten gniew i skierował na siebie, bo przejął na siebie nasze grzechy i gniew Boga został na niego skierowany. Jego krew się polała zamiast naszej. I on dokonał prawdziwego przebłagania. Tyle go to kosztowało. A człowiek sobie myśli, że może uśmierzyć gniew Boga przez jakieś swoje dobre uczynki, dobre postanowienia. Śmieszne. Scena z filmu, skoro dzisiaj już przywołujemy takie filmy, może nie katastroficzne, ale na pewno finansowy. Złap mnie, jeśli potrafisz. Proszę pani, pani syn jest poszukiwany, bo wyłudził sporo pieniędzy. Matka odpowiada, ale ile jest winny? Ja to pokryję. Sięga po swoją portmonetkę, ale gdy się dowiedziała, ile był winny. Człowiekowi jest tak trudno pojąć, że przez swoje własne uczynki, wysiłki, rytuały nie może rozwiązać problemu. Tak mocno jest to przyklejone do naszych umysłów, że muszę zasłużyć. Ale jaki wysiłek podjął Bóg, by pomóc ludziom zobaczyć problem? O tym czytamy właśnie w tym miejscu Biblii, 25 wers, jeszcze raz. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. To słowo narzędzie przebłagania, dosłownie przebłagalnia, tak nazywano wieko Arki Przymierza w żydowskiej świątyni. Arka Przymierza, którą Bóg polecił wykonać Mojżeszowi, skrzynia przykryta pokrywą, która była właśnie zwana przebłagalnią. Do tej skrzyni zostało włożone co? Pewnie pamiętacie, bo czasem o tym mówimy. Trzy rzeczy, które Mojżesz włożył do skrzyni Arki Przymierza. Pamiętacie na pewno, tak? Naczynie z manną, laska Aarona i tablice z przykazaniami. To były symbole grzechu Izraela. I kiedy składano ofiary przebłagania, no to właśnie ta pokrywa skrzyni, przebłagalnia była kropiona krwią ofiary i w ten sposób symbolicznie krew ofiary zasłaniała grzechy ludzi przed gniewem Boga. Po co Bóg to zrobił? To przedstawienie, aby nauczyć nas sposobu myślenia, nauczyć nas prawdziwego, jedynego rozwiązania naszego problemu, jakim jest gniew Boga skierowany na nas. Nauczyć nas idei zastępczej śmierci, którą poniesie później Jezus. Przebłagalnia Arki Przymierza, krew ofiar zasłaniająca grzechy ludzi. Ile czasu trwała ta lekcja? Od Mojżesza, więc gdzieś 1400 przed Chrystusem do roku 70 po Chrystusie, kiedy to świątynia w Jerozolimie została zburzona, 1400 lat. Bóg uczył tej idei zastępczej śmierci, przygotowując ludzkość na prawdę o zbawieniu przez wiarę w Jezusa, w skuteczność Jego śmierci. Tak trudna jest to do przyjęcia prawda. I podobnie jest dzisiaj, jak tak patrzymy na nasz kraj, jak trudno jest dzisiejszemu człowiekowi przyjąć tą prawdę o zbawieniu wyłącznie przez wiarę. Tak człowiek jest przywiązany do tego myślenia uczynkowego i chce sam uśmierzać gniew Boga przez jakieś postanowienia poprawy, chce sam spłacić ten dług.
I niektórzy w historii oddali swoje życie za tą prawdę, za przekazywanie tej prawdy. Jednym z takich ludzi był Jan Hus. Niektórzy z was byli jeszcze wczoraj, przedwczoraj w Pradze i też odwiedzali właśnie ten pomnik Jana Husa, który za to właśnie oddał życie. Tak trudna do przyjęcia jest to prawda. Ale gdy człowiek zaczyna poznawać Boże Słowo, powoli zaczyna dostrzegać istotę i zaczyna dostrzegać absurd polegania na sobie, na tym, że można sobie zasłużyć, zaczyna rozumieć, że tylko Jezusowi można bezgranicznie zaufać w kwestii zbawienia. Bo On dokonał autentycznego odkupienia, przebłagania. Co trzeba więc uznać, żeby się uratować? Że dobre uczynki, religijne rytuały nie są nic warte, jeśli chodzi o dostanie się do nieba. Są jak jakieś miednice na rwącej rzece. Albo jak jakieś dobre samopoczucie wobec rekina, ludojada. Bóg przygotował rozwiązanie. Ono jest niezależne od prawa, czyli dobrych uczynków. Rozwiązanie przez wiarę w Jezusa. I wreszcie przychodzi moment, gdy w tym całym tłumie ludzi, którzy się z tego śmieją, ktoś przenosi swoje zaufanie z samego siebie na Chrystusa, powierza Mu kwestię swojego zbawienia. Wielu z nas to uczyniło, uwierzyło w Jezusa, ja też. Przenieśliśmy nasze zaufanie z samych siebie, z tego, co my możemy zrobić, na Niego. I dzięki temu doświadczyliśmy pokonania tej przepaści, która dzieli nas od Niego. Wsiedliśmy do helikoptera, mówiąc obrazowo, i pozwoliliśmy się przenieść w bezpieczne miejsce. I co dalej? Właśnie to zaszczytne zadanie poświęcić życie, by to przekazać dalej. Niektórzy dosłownie poświęcili życie, jak Jan Hus. Dzisiaj nas nikt nie zabija. Wystarczy, że my to docenimy. Są różne zajęcia, by chronić świat, ale jest coś, przed czym ludzie potrzebują szczególnej ochrony, coś niedocenianego. I to jest ta szczególna rola kogoś, kto potrafi tak z miłością przestrzec przed niechcianym. Po to między innymi tworzymy naszą wspólnotę, wspólnotę 4P, wspólnotę czterech praw, z których pierwsze mówi: Bóg Ciebie kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan. I dalsze prawa, które pokazują, jak się uratować przed czymś, co nie jest dobre i to na wieczność. Bardzo zaszczytne zadanie, więc proponuję, że ponad te najwspanialsze zawody świata, jakie istnieją, jest właśnie ten, bycie takim specjalistą od ostrzegania przed tym, co niechciane i przez wskazywanie drogi do Chrystusa. I co ciekawe, to zajęcie, no, jesteśmy powołani do niego wszyscy, którzy zaufaliśmy Chrystusowi.